Zaczynamy od podziękowań. Serdeczne podziękowania dla naszych patronów. Jesteście niesamowici. Daniel Romanowski, Fundacja imienia Jana Palucha, Adam Smuk, Paweł Rafalik, Grzegorz Bonder, Łukasz Grabowski, Radek Raczkowski, Emil Kamiński, Patryk Angelard, Waldemar Majek, Jarek Michalik, Marek Kwaśnik. To dzięki Wam powstaje kanał Karting Raport, to dzięki Wam jesteśmy na zawodach, dlatego Wam bardzo dziękujemy. On the same place, yeah, I'm crazy. You like that, don't back down. No, you talk back, keep it spicy. That's a fact, we on the right track, yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line, we some champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a club, got our own groove. Coming at the same time, yo. Za nami druga runda kartingowych Mistrzostw Polski, które odbyły się na Autodromie Słomczyn. Na starcie 103 kierowców w 8 kategoriach, w powietrzu ponad 30 stopni, a emocje dodatkowo podnosiły temperaturę. Zacznijmy nasze podsumowanie od najmłodszych zawodników. Witamy z powrotem Henia Romanowskiego, który po, nazwijmy to umownie, kłopotach zdrowotnych wrócił do ścigania i świetnie walczył w Baby Rock. Po kontuzji nie widać śladu, a trzecie miejsce na podium jest tego świetnym podsumowaniem. W tej kategorii nadal niepokonany jest w Mistrzostwach Polski Błażej Kostrzewa, który ma komplet 200 punktów w 8 wyścigach. Za plecami zawodnika TGR Motorsport Adam Bryła, który świetnie jechał pomimo kłopotów. Na treningach mi bardzo dobrze szło, tylko że wcześniej jak losowaliśmy silniki, to wylosowałem niefajny silnik i mi się w ogóle nie rozpędzał. Na czasówce byłem trzeci, a na wyścigu znowu trzeci, drugi i drugi. Debiuty w zawodach tej rangi zaliczyli w tej kategorii Stanisław Grabowski oraz Eryk Kozłowski. Gratulujemy! W Mikromax jesteśmy świadkami genialnej walki o zwycięstwo pomiędzy Kacprem Rajpoldem oraz Marcelem Rudnickim. O najniższy stopień podium – bitwa między Szymonem Łykowskim i Oliwierem Wróblem. Na początek ci pierwsi. Rajpold niesamowicie skuteczny, wygrał 6 z 8 wyścigów, ale Rudnicki odzyskuje rezon, o czym sam nam powiedział. W nim jakby wygrałem pierwszy raz w tym sezonie, no bo od bardzo dawna nie miałem zwycięstwa, to mi się podoba. Ale też Kacper dostrzega, że rywalizacja będzie zacięta. Bardzo ciężkie były ostatnie dwa wyścigi, gdzie niestety się nie udało wygrać. Co w nich brakowało? No, jakby ja zepsułem trochę też... Tempa mi brakowało. I oby to była zapowiedź zaciętej walki do końca. O trzecie miejsce Łykowski z Wróblem. To też zapowiada się super pojedynek. Miejmy nadzieję, że pech jednak opuści zawodników, by to tor zdecydował, który jest szybszy. W Minimax zabójczo skuteczny jest Patryk Michalik, który wygrał dotychczas 7 z 8 wyścigów i ma 84 punkty przewagi nad drugim Franciszkiem Belusiakiem, kolegą z zespołu. Czwarty wyścig był najfajniejszy, bo startowałem z drugiej pozycji, było ciężko i od razu musiałem wyprzedzać i był bardzo stresujący ten wyścig. Tylko jeden kierowca, a właściwie kierowczyni, wygrała wyścig w tej kategorii. Była to Klara Kowalczyk, która w trzecim wyścigu minionego weekendu dokonała rzeczy niemożliwej. Wydawało się tak na kółko przed końcem. Miała sporą stratę, ale wierząc w swoje umiejętności, wygrała ten bieg. A tak opowiadała nam o wszystkim zaraz po tym wyścigu. Gdy wyprzedziłaś Michała Sultysa, ta odległość między tobą a Patrykiem Michalikiem była dość spora i tak sobie pomyślałem, że chyba ci nie wystarczy tego jednego okrążenia, żeby go wyprzedzić, no ale to co zrobiłaś, to mistrzostwo. No, też myślałam po zakręcie na krótko, nie wiem jak to, na długi zakręt do szykany. Miałam do niego jakiś metr,
półtora i myślałam, że to już się nie uda. Ale na szczęście miałam szybszą prędkość i go wyprzedziłam. Zwycięzca w tej kategorii jest prawie pewny, ale walka o tytuł pierwszego wicemistrza zapowiada się niesamowicie, bo Belusiak, Cegielski i Kowalczyk mają 111, 110 i 106 punktów. Będzie ciekawie. W mini rok za to byliśmy świadkami chyba największego comebacku w trakcie całego tego weekendu, chociaż jest dwóch takich kandydatów. Najpierw jednak Wojtek Woda, bo nie ukończył on pierwszego wyścigu, ale dwa drugie miejsca i zwycięstwo dały mu drugie miejsce w tych zawodach. Nie ukończyłem wyścigu oczywiście, więc w następnym wyścigu musiałem się przebijać. Poszło mi to całkiem nieźle, bo z 22 miejsca wskoczyłem na drugie po karach. Następny wyścig, trzeci, dzisiaj pierwszy. Spokojna jazda do przodu cały czas. Pierwsze miejsce. No i teraz musiałem oddać tą pozycję niestety Adrianowi. No był szybszy, ja wolałem dojechać bezpiecznie do końca i myślę, że zadowolony. Trochę strategii w tym było, co? Trochę strategii, tak. Strategia to też jest bardzo ważna rzecz. Zwycięzcą tej rundy został Marek Łagan, pomimo kłopotów w ostatnim wyścigu. Silnik mi nie chciał pojechać, no. Dusił się, próbowałem trochę ciągnąć za tą pierwszą trójką, ale no nie mogłem nad nimi nadążyć i się ciągle bały, że reszta mnie dogoni. W mistrzostwach prowadzi Woda przed Potępą i Kiwalskim, ale nawet czwarty w generalce Stalmach może jeszcze włączyć się do walki o zwycięstwo. No to teraz czas na kategorie juniorskie i seniorskie, na początek OKJ. Przyznać trzeba, że naprawdę rywalizacja w tej kategorii wygląda super i dobre słowa, ciepłe słowa należą się PZMotowi za to, że nawet polscy zawodnicy ścigający się poza granicami naszego kraju pojawili się na torze. Marcel Kasprzycki, Jan Przyrowski, Iwo Beszterda. Dodają oni smaku rywalizacji tym, którzy walczą tutaj, nad Wisłą. Runda dla Oliwiera Kobieli, który wszystkie cztery wyścigi ukończył na podium. Drugi Przyrowski, a trzeci Łukasz Grabowski. On szczególnie może mówić, a gdyby. Bo gdyby dojechał trzeci wyścig, to walczyłby o wygraną. Choć to, czego dokonał w ostatnim wyścigu, no ręce same składały się do oklasków. Startował z ostatniego pola i na mecie wpadł na pozycji piątej. Mega wyścig i to jest ten drugi comeback, o którym wspominałem. Jego zespołowy kolega Adam Sydor w końcu dojechał na metę na miarę swoich oczekiwań, bo ambitny kierowca czwarty finał ukończył na trzecim miejscu. I było widać lekki uśmiech na twarzy zawodnika KRZ Motorsport. Kolejny debiutant w stawce, Antek Kosiba, który na swoim koncie miał drugie zawody w tej kategorii, poradził sobie całkiem nieźle. Co prawda pozycja 11, ale widać było postępy w jeździe kierowcy Amo Racing Team. Zresztą on sam to czuje. Oczekiwałem od siebie więcej, ale wydaje mi się, że zawody mi poszły bardzo dobrze. To były moje drugie zawody w kategorii OK Junior, a poza tym bardzo dużo frajdy mi sprawia jazda, a to chyba najważniejsze. Tak, tak, tej frajdy z jazdy życzymy absolutnie wszystkim kierowcom. Walka o zwycięstwo w tej kategorii zapowiada się naprawdę ekscytująco. Grabowski ma 137 punktów, Kobiela 131 punktów, a Przyrowski 123 oczka. Każdy z nich nie odda tanio skóry. Kto będzie mistrzem Polski OKJ 2022? Dowiemy się w ostatni weekend wakacji w Poznaniu. W Senior Max mieliśmy największy zgrzyt tego weekendu. Zobaczcie na te ujęcia. Zwróćcie uwagę na popularny boczek, a raczej jego brak u Filipa Niewiadomskiego, numer 351. Zawodnik, pomimo wezwania sędziów do zjechania w drugim wyścigu z powodów technicznych, nie zrobił tego. Nie zareagował też na czarną flagę. Ukończył ten wyścig i ukończył też rywalizację. Wykluczenie z weekendu wyścigowego, a to podobno nie koniec konsekwencji. Kategorie zdominowali Gustaw Wiśniewski i Patryk Donica, ten drugi z karą w trzecim finale. Ogólnie zawody nie mogę uznać za całkowicie udane. Sobota była bardzo dobra. Udało się wygrać czasówkę, dwa wyścigi, w tym drugi po dosyć ostrej walce z Gutkiem. Dzisiaj też wygrałem trzeci wyścig po defensywnej jeździe na ostatniej kółku. No ale dostałem niestety 10-sekundową karę, z którą no nie mogę się zgodzić, bo moim zdaniem zdecydowanie jest ona przegięciem. No ale cóż, taki sport, sędziowie decydują. No a w czwartym wyścigu ruszyłem z piątego pola, przebiłem się na drugie tak naprawdę w dwa zakręty, no ale tempa nie miałem, żeby dogonić Gutka, no i dojechałem drugi.
No i ogółem też w zawodach druga pozycja, więc zadowolony nie jestem, bo tempo było zdecydowanie na zwycięstwo. Świetna postawa debiutującego w tej kategorii Aleksandra Chorodyńskiego, podopieczny Marka Wyszykowskiego. Trzykrotnie dojeżdżał trzeci, raz drugi i zawody ukończył na podium. Tak, no na pewno zawodnicy jeżdżący w tej wyższej kategorii mają dużo większe doświadczenie i są bardziej już objeżdżeni na tych torach. Mhm. I potrafią z każdego tak jakby zakrętu wynieść ile się da. Drugi debiutant, Colin Ważny, też pokazał się ze świetnej strony, raz dojeżdżając na trzecim miejscu. Bardzo mi się podobało. Na pewno jest różnica prędkości i też gumy, bo są o wiele inne opony, o wiele lepsza przyczepność, można inaczej brać zakręty, no i to są te trzy najważniejsze różnice. W senior rok do walki o mistrzostwo włączył się Franek Czapla, który wygrał dwa finały, ale też ze świetnej strony pokazał się Adam Piszczako. Choć zadowolony do końca nie był zawodnik KRT Explit Poland. Kwalifikacje nie poszły mi najlepiej, bo czwarty byłem, myślę, że mogło być lepiej. No i ostatni wyścig przede wszystkim straciłem, bo jechałem cały wyścig pierwszy. Ostatnie dwa kółka niestety spadłem na czwartą pozycję, gdyż mnie jeden zawodnik wyprzedził, spadłem na drugie, potem miałem brudne opony i to już nie pamiętam. Lider po pierwszej rundzie Kuba Rajski na pewno nie odpuści walki o mistrzostwo, co już zapowiada, a nadzieję mu daje szczególnie ostatni wyścig. Dobry ostatni wyścig, naprawdę super robota, odważny atak, coś co bardzo mi się podobało i to tak naprawdę zrobiło świetną robotę na koniec. Wyjeżdżamy stąd dalej jako liderzy, przewagę mamy troszkę mniejszą, ale no mimo wszystko jesteśmy super mocni, zapatrujemy się na Poznań. W generalce Rajski ma 165 punktów, 19 oczek mniej ma Czapla, a trzeci jest Adam Piszczako. W DD2 Max na starcie zobaczyliśmy tylko czterech kierowców, a najszybszym z nich był Marcin Zając, Michalina Sabaj druga, trzeci Artur Widera, czwarty Daniel Zając. Generalnie zawody bardzo udane. Było mnóstwo walki, kilka małych incydentów na torze, jeden wielki zgrzyt, o którym wspominałem. No ale suma summarum, spójrzmy na ten weekend, jak młody kierowca Bambini Racing, Borys Maligranda. Ja podsumować weekend bym powiedział, że bardzo udany jak dla mnie. Teraz zawodnicy szykują się na kolejną rundę Rock Cup Poland i w ten sposób zakończą tegoroczny pobyt kartingowców na torze w Słomczynie. Do ścigania w ramach kartingowych Mistrzostw Polski wracamy w ostatni weekend sierpnia.